Pani Małgorzato, w tym wyjątkowym filmie Proceder wciela się Pani w postać łysej i teraz chciałam się zapytać, jak zmagała się Pani z trudnością tej roli? Znaczy, jak każda rola jest, jest trudna, szczególnie na początku, kiedy aktor jeszcze nie wie do końca, jak ją ugryźć, jak się do tego zabrać. Szczególnie wtedy, kiedy traktuje ona o prawdziwej historii z życia wziętej, więc dochodzi ten element odpowiedzialności też za tych ludzi, którzy te osoby znali w życiu realnym. Ale też dotyczy środowiska, które nie jest moim środowiskiem takim naturalnym i codziennym. Więc robi się po prostu szeroki bardzo research, przeprowadza się mnóstwo rozmów z reżyserem, z partnerami. No i resztę to już po prostu serce, wyobraźnia i wrażliwość. No i powstaje takie coś. A czy na przykład przygotowując się do tej roli, starała się Pani spotykać z jakimiś osobami właśnie, które znały Tomka, albo które są związane z tym środowiskiem hip-hopowym? Ja znałam dosyć dobrze Grześka Borka, czyli Bolca. Grałam z nim w filmie Wtorek. I graliśmy małżeństwo. I to była taka ciekawa współpraca, że dużo opierająca się w dużej mierze na improwizacji, więc siłą rzeczy trzeba było się na siebie otworzyć. Więc myśmy się zakolegowali i poprzez jego osobę trochę jakby dotknęłam tego jego świata. On był właśnie hip-hopowcem, on tworzył teksty, robił muzykę, nagrywał, ale z drugiej strony cały czas gdzieś podobnie bardzo jak w tej historii Hady walczył z rzeczywistością, z brakiem pieniędzy, z narkotykami, z alkoholem itd., itd. I wydawało mi się w pewnym momencie, że jest szansa na to, żeby go z tego wyciągnąć, czy żeby mu pomóc, no bo to wiadomo, że samemu się tego nie zrobi. Ale ta historia, tak samo jak u Hady, się skończyła tragicznie. I to była taka dla mnie właściwie największa lekcja, z której też czerpałam, biorąc udział w tym filmie. Na planie była mama Tomka Hady, no była bardzo przejęta, bo zaczęliśmy zdjęcia właściwie około roku po jego śmierci, więc też, no wiadomo, ta historia jest bardzo taka jeszcze świeża i bolesna. Może o tyle miałam łatwiej, że ta moja postać jest taką postacią, która jest zlepiona z różnych postaci, a nie jest jeden do jeden jakąś konkretną osobą żyjącą czy nieżyjącą, więc mogłam trochę więcej freestyle'ów to wpuścić niż moi koledzy może, którzy grali właśnie takie postacie autentyczne.